jakie zamierzał zamawiający przeznaczyć na tę inwestycję. Ogłaszamy drugi przetarg, chyba już nawet dzisiaj już jest ogłoszony. Trzecim elementem działania 13.2 jest to przeniesienie domu dziecka z ulicy Źródlanej na ulicę Wyszyńskiego, to jest do budynku po prokuraturze rejonowej. Na dzień dzisiejszy przygotowujemy materiały do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy i prawdopodobnie przewidzimy termin realizacji tej inwestycji do końca roku 2019. Działanie 5.2. Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej. U nas to się nazywa termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie miasta. Podzielone są to na dwa zadania obejmujące łącznie 11 obiektów szkolnych i jedno przedszkole numer 10 na Słonecznym Stoku, ale to dlatego, że to przedszkole mieści się w kompleksie szkoły numer 2. Na dzień dzisiejszy, w ubiegłym tygodniu zostały otwarte oferty na wybór wykonawcy. To jest szkoła podstawowa numer 4 na osiedlu Zamojskiego. Wpłynęła nam jedna oferta, komisja bada i prawdopodobnie zostanie wybrany wykonawca. Szkoła podstawowa numer 2 na Słonecznym Stoku, też wpłynęła jedna oferta i komisja też bada. W najbliższym czasie prawdopodobnie będziemy podpisywać umowę. W tym tygodniu, a w zasadzie jutro 12, nastąpi otwarcie kolejnych trzech przetargów na wybór wykonawców. Na początku maja kolejny i dalej w maju następny. Finalnie całość tych dwóch zadań kosztuje miasto Zamość. Zaplanowane w zasadzie koszty na realizację tych zadań to jest ponad 30 milionów złotych. Przewidywany termin realizacji całości to jest do końca roku 2019. Następne działanie 5.5. Promocja niskoemisyjności. My to mamy zadanie wymiana oświetlenia ulicznego na terenie miasta na oświetlenie energooszczędne typu LED. I tutaj należy podkreślić, że w ramach tego działania będzie interesujący montaż jednej tablicy informującej o stanie powietrza na terenie miasta. W zasadzie chyba to wszystko. Czy zapomniałem o którymś zadaniu? Panie profesorze, gdzie tablica? Gdzie? Na dzień dzisiejszy jeszcze nie określiliśmy miejsca montażu tej tablicy. No, prawdopodobnie w rejonie Lubelskiej ulicy i ulicy Piłsudskiego, ale w którym miejscu musimy się zastanowić. Panie dyrektorze, a jaki to będzie, gdyby ta inwestycja już została zakończona, jaki to będzie procent wszystkich, znaczy całego oświetlenia miasta i o ile zmniejszą się koszty opłat za energię, jeśli chodzi o oświetlenie? To znaczy, to nie jest inwestycja zakończona. Ale gdyby się zakończyła? Gdyby zakończyła, w ramach tej inwestycji zrealizujemy wymianę ponad 1100 opraw oświetleniowych. No tutaj przy oświetleniu typu LED należy podkreślić, że rachunki za zużytą energię powinny spaść trzykrotnie. Na terenie całego miasta jest ponad 8000 źródeł światła oświetlenia publicznego i po zrealizowaniu tego zadania i zrealizowaniu innych zadań związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego na terenie miasta, myślę, że miasto Zamość będzie miało w granicach 20-25, a może jeszcze do 30% już wszystkich opraw energooszczędnych. A ile rocznie płacimy za oświetlenie miasta? To akurat nie ja płacę, ale mogę powiedzieć, że w granicach tutaj trzeba brać pod uwagę koszty zużytej energii elektrycznej i koszty eksploatacji. W sumie koszty energii elektrycznej i koszty eksploatacji oscylują w okolicach 3 milionów złotych rocznych. Jeśli się pomyliłem, to pan prezydent, który wszystkim wie, to Szanowni Państwo, poza tym dużym projektem, o którym mówił pan dyrektor Flis, my sukcesywnie od 3 lat praktycznie wszystkie ulice, które budujemy, a pragnę przypomnieć, że 57 ulic mamy w programie budowy i przebudowy ulic. Wszystkie ulice są oświetlone nowoczesnymi źródłami LED-owymi. Poza tym musieliśmy wymienić na obwodnicy Hetmańskiej, na ulicy Legionów,
oprawy na oprawy LED-owe, Państwo to widzicie, ze względu na to, że poprzednie były przerdzewiałe, więc każdy deszcz powodował wybuchy tych żarówek i wymieniliśmy po prostu na LED-owe. Stąd też, tak jak Pan Dyrektor powiedział, po zakończeniu tej dużej inwestycji, a także zrealizowaniu ulic, o których mówiliśmy w programie, około 25–30% oświetlenia będzie energooszczędnego. Szacujemy, że oszczędność to będzie kilkaset tysięcy złotych rocznie. Na pewno większa na głównych ulicach niż na bocznych, bo tam źródła światła są mocniejsze. Stąd też będziemy się starali w następnych latach wymieniać kolejne źródła światła za swoje pieniądze, a także za pieniądze z różnego rodzaju dotacji i pożyczek, po to, żeby mniej płacić. Łatwo obliczyć, że inwestycja ta unijna zwróci nam się po 2 latach. Czyli wkład własny, przepraszam, do inwestycji unijnej, bo tam mamy 85% dofinansowania, zwróci nam się po 2 latach, a później tylko zarabiamy. Proszę bardzo. Ja mogę jeszcze jedno pytanie, tylko Pan Dyrektor wspomniał o inwestycji w SOS na ulicy Śląskiej. Ja chciałam zapytać, czy w ogóle już widać koniec, a może już jest zakończone są sprawa roszczenia, jeśli chodzi o państwo Ruczajewski, bo zatrzymaliśmy się na pewnym etapie, nie wiem, czy już są jakieś decyzje sądowe, czy to jeszcze długa droga do końca. Nie ma pana dyrektora Stopyry, który jest odpowiedzialny za tą działkę. Szanowni Państwo, my jakby sprawa prawnie jeszcze jest niezakończona co do roszczeń państwa Ruczajewskich i innych w tej sprawie. Natomiast my zakładamy, że nawet jeśli Ministerstwo Rolnictwa i inne organy uznają te roszczenia za zasadne, to będziemy się starali porozumieć z drugą stroną co do kwestii odszkodowawczej. Nie chcemy przenosić ośrodka w inne miejsce, ponieważ przez wiele lat bardzo dużo nakładów ponieśliśmy na ten ośrodek i zamierzamy jeszcze ponosić ośrodek. Ma w swoich planach budowę hali gimnastycznej. W tej chwili analizujemy możliwości pozyskania dofinansowania do takiego działania, żeby w następnych latach to zbudować. Natomiast myśmy obawiali się co do tego, czy będziemy w stanie zrealizować nawet i ten projekt. Okazało się, że procedury prawne, jak widać, są tak długie i skomplikowane, że jesteśmy w stanie ten projekt zrealizować teraz. Już nie ma już pytań do dyrektora Flisa. A nie ma, to prosiłbym pana dyrektora Garbuza o kilka zdań na temat nowych atrakcji, które powstały w ZOO po zakończeniu obecnego projektu nowego. Prośbę, żeby może wszystkich gatunków zwierząt nie wymieniać, które tam będą, może to najważniejsze. Ja już kilka razy mówiłem, że stał się cud. Ponieważ jak zostawałem dyrektorem w 2006 roku i wtedy mi ktoś pokazał zdjęcia ZOO z roku 2016-2017 i powiedział, że to moje, to bym go chyba zabił śmiechem. Natomiast cud się stał z innego powodu. We wszystkich 4 etapach infrastruktura techniczna ogrodu była odrzucana. Nie mieściła się po prostu w tym, co się w tych pierwszych 4 etapach modernizacji ogrodu. A co to jest ta infrastruktura techniczna? To są kuchnie, to są magazyny, to są chłodnie. To jest to wszystko, co jest potrzebne do sprawnego funkcjonowania ogrodu. Osiągnęliśmy taki etap, że mamy zoo o bardzo cywilizowanych, nieustępującym europejskiemu poziomowi ekspozycjach. Natomiast ta cała infrastruktura teletechniczna pozostała taka, jak była nasza baza ogrodu przed modernizacją, czyli nie zaciekała. Dlatego pozwolę sobie powiedzieć, że z mojego punktu widzenia to jest najważniejsza rzecz w tym nowym etapie, że powstaną nowe kuchnie, nowe magazyny, nowe pomieszczenia socjalne, nowe stodoły. W ogóle cała infrastruktura, która pozwoli mnie i moim ludziom pracować po prostu efektywniej, lepiej i w godziwych warunkach. Tego oczywiście nie będzie widać, bo to będzie teren zamknięty. Ten teren będzie o dziwo jeszcze dużo mniejszy niż w tej chwili,
część terenu, który w tej chwili jest przeznaczony na zaplecze techniczne, będzie przeznaczony do ekspozycji. W ramach nowej ekspozycji powstanie jak gdyby nowe zoo, ponieważ podczas tworzenia projektu z firmą Rysy Architekci przearanżowaliśmy trochę moje koncepcje dotyczące dalszej rozbudowy ogrodu i postanowiliśmy stworzyć taką skompensowaną wersję, gdzie powstają strefy zoogeograficzne, gdzie wszystkie obiekty powstaną mniej więcej w jednym terenie. Ja początkowo zakładałem, że w różnych miejscach ogrodu powstaną nowe obiekty, ale postanowiliśmy się skupić na tym miejscu, które powstanie po przeniesieniu części tej gospodarczej oraz tej, która w tej chwili jest jako taka część botaniczna, czyli między ekspozycją starego ogrodu, a potem Castoramy. Jednocześnie ekspozycje, które powstaną, będą taką naturalnym odgrodzeniem od Castoramy, także zwiedzający nie będą musieli oglądać płotów Castoramy i budynków Castoramy, tylko będą mieli, widzieli ekspozycje zwierzęce, że zostanie zamknięte jak gdyby taką klamrą i powstanie, tak licząc od strony ulicy Szczebrzyskiej, powstaje nieogromna woliera dla ptaków drapieżnych. Jeszcze dokładnie nie wiem, czy tam będą kondory, orłosępy, czy jakieś inne, bo to, o tym zadecydujemy później. Ponad 400 metrów kwadratowych, 20 metrów wysoka, czyli taki apartament dla ptaków drapieżnych. Do tej woliery będzie dobudowany wybieg dla gorali, czyli takich antylop górskich, antylop azjatyckich. Więc część infrastruktury woliery będzie jednocześnie ścianą wspinaczkową dla gorali. Następnie powstanie duża ekspozycja całoroczna z możliwością zwiedzania w zimie ptaków, która będzie w środku miała halę wolnego lotu, na zewnątrz dwie wielkie woliery dla ibisów i dla żurawi i małe woliery dla mniejszych ptaków, a w środku będzie coś podobnego do motylarni, tylko że będą tam latały ptaki. Taki skrawek dżungli. Myślę, że będzie to bardzo atrakcyjne, a przede wszystkim spowoduje, że no, będzie po co przychodzić do zoo.